Było cię na świecie. I tak niewiele z tego pamiętam. I nie jest taki fajny. Aha. Ej, patrz na to. Ave Cezar. Bożki płodności. Ej, nie jesteś za mały, żeby to oglądać? Wow, tak duże stoły były w stołówce sierocińca. Tu lepiej karmili. Wszędzie lepiej karmią. Pewnie urządzali tu niezłe imprezki. Sądząc po artefaktach, było ich na to stać. Tja. Od ostatniej imprezy minęło jednak sporo czasu. Strzelby skałkowe. Ciekawe, czy wciąż działają. O! Lorenz Zarabi. Sama jak palec. Ej, mam tu książkę dla ciebie. Tak? Jaką? Historia najsłynniejszych piratów, ich zbrodnicze wyczyny i rabunki. Chyba raczej historię wyssaną z palca. Nawet nazwisko autora to ściema. Ściema czy nie, to chyba pierwsze wydanie. Poważnie? Co za miejsce. Wow. Chcesz ją zabrać? Nie. Rozleci mi się w plecaku. Mógłbyś ją sprzedać. Nie potrzebowałbyś tamtej roboty. Wiesz co? Dzisiaj bierzmy tylko to, co należy do nas. Spójrz na to. Kompas, zegar słoneczny. Wyobraź sobie, że gubisz się na morzu, a te przedmioty to jedyne rzeczy, które mogą uchronić cię przed śmiercią. Ta. Obłęd. Okej. Dzienników mamy raczej tu nie ma. Może sprawdźmy na górze. To list? Raczej jego resztki. Ktoś chciał kupić ich zdobycze. Widać, odmówili. Wyobrażasz sobie, gdybyśmy to my odkryli to wszystko? To byłoby coś, nie? Zamknięte. Tam mogą być rzeczy mamy. Musimy znaleźć inną drogę. Ej! Wentylacja! Tam! Racja. Możemy się tamtędy przedostać. Nie my. Ty. Co? Ja się tam nie wcisnę. Dasz sobie radę? Żartujesz sobie? Ja bym nie dał rady. Dobra. Bierz się do roboty. Dobra, gotowy? Ups.
Polaroid. Czekaj, sprawdzę. Chyba jeszcze działa. Hej, chodź. Teraz uśmiech, tak? Nie zgub go. Okej, na górę. Nie! Spójrz na to. Okej. Wszedłem. Możesz otworzyć drzwi? Z tej strony też zamknięte. Spróbuj poszukać klucza. Kodeina. Środki przeciwbólowe. Tak jest. Ja. Masz coś? Ani śladu dzienników. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze tutaj. Chodź. Oj. Ja. Szał dzienników. Może coś znajdziemy. Znalazłeś coś? To jest to!
bogactwa raju? O, Henry Avery. Napad na Gunsway. Co tam masz? Nigdy tego nie widziałem. Ja też nie, ale to bez wątpienia jest pismo mamy. Podnieście ręce do góry. Powoli. Ej, ale po co ta broń? Co on tam ma? Ej, lepiej celuj we mnie. Oddaj mój dziennik. Dobrze. Dobrze. Przykro mi, Nathan. To co teraz? Teraz czekamy na policjantów. Czy na pewno musimy zaprzątać sobie tym głowę? Stój! No i po co rujnować życie dwójce dzieciaków? Naprawdę nie chcę was zastrzelić. Ale proszę pani, nic się nie stało. Żadnych strat, prawda? Wszyscy ponosimy konsekwencje naszych poczynań. Opuść chociaż jego. Wziąłem go, żeby pokazać mu rzeczy mamy. Nic poza tym, jest niewinny. Co? Powtarzam, to moja wina. Nie. Chodzi mi o matkę. No tak. Ten dziennik należał do niej. Jesteście synami Cassandry Morgan? Cześć. Mój Boże. Mogłam was zastrzelić. No i nadal pani może, także mogę prosić? Znała pani mamę? Pracowała dla mnie. Jak pewnie zauważyliście, jestem kolekcjonerką. No i to wcale nie byle jaką. To... mama była pani tłumaczką? Wasza matka była najgenialniejszą historyczką, jaką znałam. Mogłyśmy wspólnie tyle osiągnąć, ale jej choroba... Przykro mi. Nie, niepotrzebnie. To było dawno temu. Ze wszystkich jej odkryć, to na pewno byłoby największe. Sit parvis magna. Wielkość od skromnych początków. Dewiza Francisa Drake'a. Tak, łacina i wielcy w historii. O tym gadaliśmy przy obiedzie. Byliśmy dziwną rodziną. Opowiadała wam o swojej teorii na temat Drake'a i jego potomków? Francis Drake nie miał dzieci. Właśnie. Tak mówią historyczne źródła. Ale my miałyśmy odmienne zdanie. Zgłębienie sekretów Drake'a jest kolejną przygodą, którą muszę odpuścić. Tak jak i wiele innych rzeczy. Wybaczcie. Wynurzenia starej baby. Proszę. Należy do mnie tak samo jak do was. Kto wie, może uda wam się kiedyś dokończyć to, co ona zaczęła? Czyli nas pani puszcza...